Witam serdecznie na godzinnym webinarium poświęconym nowościom w Lumie. O właśnie, wybiła godzina 19, więc zaczynamy. Nazywam się Magda Krupińska i będę miała przyjemność prowadzić to webinarium. No więc, drogie panie, jestem teraz na swoim koncie Lumio i wykorzystałam według mnie rewelacyjny szablon jesienny. Jeżeli nie wiecie jeszcze, jak znaleźć Lumio, to na czacie wklejam wam link do aplikacji. Nie będę teraz tłumaczyła, jak sobie założyć konto, zarejestrować się. To jest bardzo proste. Po prostu w prawym górnym rogu wybieramy zaloguj się i tam krok po kroku wypełniamy wszystkie dane. Możemy się zalogować albo kontem Google, albo kontem Microsoft. No i tyle. Program dzisiejszego webinarium wygląda na długi, ale myślę, że w godzinie powinnam się zmieścić. To, co było powiedziane w zaproszeniu, jak najbardziej, czyli skupimy się na nowościach, a nowością jest edytor równań matematycznych, czyli nasz punkt trzeci. I również pulpit ćwiczeń. No ale o tych dwóch rzeczach nie ma sensu mówić, jak nie powiemy sobie chociażby o szablonach do edytora równań matematycznych i jak nie powiemy o grach do pulpitu ćwiczeń, a więc o tym też będę mówić. Na końcu z aktualności opowiem o tym, że teraz mamy akurat konkurs na stworzenie lekcji w Lumio albo w programie Smart Notebook, do wygrania nawet dwuletnia licencja na oprogramowanie Smart. No i zachęcę na końcu do tego, żeby zostać ambasadorką albo ambasadorem Smart. Jeżeli są jakieś pytania, to poproszę. Jeżeli nie, to zaczynamy. Zaczniemy od możliwości Lumio. Czym jest Lumio? Co to jest za aplikacja? Po pierwsze, to jest aplikacja, która cały czas się zmienia, udoskonala, więc co chwilę są nowe jakieś funkcje. Jeszcze niedawno Lumio było w języku angielskim i tutaj przyznam się, że troszeczkę to widać w mojej prezentacji, bo niektóre slajdy, niektóre zrzuty ekranu nie przetłumaczyłam, nie zrobiłam ich od nowa, więc to po pierwsze. Po drugie, Lumio jest aplikacją, która pozwala nam wykorzystać to, co już mamy, czyli treść, którą już posiadamy, na przykład prezentację PowerPoint, pliki PDF. Możemy je szybko zaimportować do aplikacji, dodać do tego gry, niektóre slajdy albo wszystkie przekształcić w interaktywne ćwiczenie indywidualne albo dla grupy, dodać filmik YouTube. No i taką lekcję wyświetlić albo na monitorze interaktywnym w naszej sali, albo udostępnić ją poprzez Teamsy, tak jak ja teraz robię z wami. Możemy również lekcję wysłać uczniom jako zadanie domowe. I dzieciaki robią lekcję w dowolnym czasie, po prostu logując się, wchodząc na swoje konto. Żeby dołączyć do lekcji, wyświetlamy dwa ludziki, po uruchomieniu lekcji oczywiście, wyświetlamy dwa ludziki w lewym górnym rogu i strzałkę. I tutaj mamy informacje dla uczniów, co muszą zrobić, żeby się połączyć z lekcją. A więc pierwsza informacja jest taka, że uczniowie nie muszą mieć swoich kont, żeby zalogować, żeby dołączyć do lekcji jako goście. Wystarczy, że wpiszą hellosmart.com i teraz to jest mała uwaga, w okno przeglądarki. Jak wpiszą w okno wyszukiwarki, to też się nic nie stanie, też wyszukają, ale to może troszeczkę potrwać. Więc najlepiej w pasek przeglądarki na samej górze wpisać sobie to Hello Smart. Jeżeli chcecie dołączyć, zapraszam. A następnie wpisać kod. U mnie są to te cyfry widoczne tutaj, czyli 126347. No i po prostu czekamy, aż uczniowie się połączą. Druga możliwość jest taka, żeby uczniowie założyli sobie konta Lumio, takie konta no nie typu nauczycielskiego, tylko typu uczniowskiego. Te konta zakładają w bardzo podobny sposób do tych kont nauczycielskich, też za pomocą szkolnego konta Google albo szkolnego konta Microsoft. Więc tutaj nie trzeba jakichś osobnych maili, zgód rodziców, no wystarczy, że podano to szkolne konto.
Jeżeli chodzi o dołączenie uczniów, to wszystko. Chyba nikt z Was się nie zdecydował. Teraz nie namawiam bardzo, żebyście dołączyli do mojej lekcji, bo teraz będzie dosyć tak. O, ktoś jest. Chciałam powiedzieć, że dosyć monotonnie. Nie, ale na razie nie ma potrzeby, żebyście dołączyli. Ja powiem, kiedy będzie taka potrzeba, albo kiedy Was poproszę o to. No dobrze, jeżeli ktoś jeszcze chce, to 1, 2, 6, 3, 4, 7. Ja już zamykam. I przechodzimy dalej. No właśnie te szablony. Tak jak mówiłam, to tło, które teraz tutaj widzicie, to jest szablon jesienny, ten tutaj kolorowo-fioletowy. Ale te szablony można mieszać, czyli jeżeli sobie klikniemy nowa strona i wybierz szablon, to niekoniecznie musi być to jeden szablon i wszystkie strony z tego szablonu, tylko po prostu klikamy sobie, które strony konkretnie nas interesują. Zaczynamy poprzez kliknięcie nowy na pulpicie, kiedy włączamy sobie Lumio. Natomiast kiedy już tworzymy lekcję i chcemy dodać kolejny slajd, to mamy niebieski prostokąt w lewym dolnym rogu. Ja teraz właśnie wyjdę z trybu prezentacji w tryb edycji, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. No nie pokażę od początku, jak to wygląda, czyli ten nowy już kliknęłam na to nowe, ale to nowe, jeżeli jesteście teraz na koncie Lumio i robicie to po raz pierwszy, to znajduje się w lewym górnym rogu. Natomiast mam ten niebieski prostokąt, o którym mówiłam, czyli dodaję kolejny slajd. No to klikam, dodam kolejny slajd i nowa strona, klikam sobie już teraz. No i zobaczcie, te wszystkie szablony mi się tutaj pojawiają. Te ostatnie to takie, które najczęściej wybieram albo wybierałam ostatnio. No i nowe wszystkie szablony są pod spodem, możemy sobie je przejrzeć. I znowu, pojawiają się systematycznie, czasami z okazji jakiegoś święta są dodawane nowe szablony. Także widzimy, że już jest zima, jest jesień, Halloween, walentynki, ale również takie neutralne, bardziej abstrakcyjne, bardziej dla dorosłych szablony. O właśnie tutaj takie, no może niezbyt narzucające się. Więc kiedy sobie wybierzemy szablon, albo uwaga, po prostu pustą stronę, bez szablonu, to, no właśnie, to co się stanie? Kliknę sobie na szablon. I tak jak mówiłam, możemy wybrać wszystkie strony naraz, klikając ten przycisk, albo konkretną stronę. Ja może wybiorę jakąś najbardziej neutralną stronę, na przykład tę, i klikam dodaj. Robi się to szybciutko, automatycznie, zapisuje się co jakiś czas, więc nie mamy obawy, że nam to gdzieś zginie, bo nawet jeżeli stracimy na chwilę internet, to się po prostu zapisało w naszej bibliotece lekcji Lumio. No i teraz, co tutaj możemy zrobić na takim pustym slajdzie? Po pierwsze, możemy coś napisać, tak? Na przykład, no nie wiem, temat lekcji, czy jakiś sobie po prostu tekst. Możemy również przenieść ten tekst wyżej, niżej i tak dalej. Możemy powiększyć. Teraz pewnie zauważyliście wcześniej, jak był ten tekst taki mały, o właśnie jak teraz jest, że coś tutaj nam ucięło. To jest taki jeden z naprawdę niewielu rzeczy, która mi w Lumio przeszkadza. To znaczy, że jak ten tekst jest mały, to ucina. Więc co trzeba zrobić? Jeżeli chcemy, żeby on był mały, to wystarczy dać spację po ostatniej literce. Coś mi tutaj teraz się nie udaje. O, przedłużyć i dać spację. I wtedy na pewno, nawet jeżeli jest mały ten tekst, to już go nie utnie. No właśnie tak. No dobrze, a więc przenosimy. Kiedy sobie klikniemy dwukrotnie, to pojawi nam się taki panel z wyborem czcionek. Możemy sobie zmienić czcionkę, wielkość, kolor tej czcionki, nie tylko te podstawowe, ale klikając na te trzy kropeczki możemy sobie z całej palety barw, o proszę, wybierać. No i tak dalej, te wszystkie takie najbardziej podstawowe funkcje edytora tekstów. Nowością są te dwie kolejne ikonki. Zacznę od tej ostatniej. To jest przedostatnia zmiana w Lumio. Otóż dodano możliwość szybkiego wprowadzania kształtów. No kiedyś trzeba było te kształty po prostu wprowadzać jako osobne zdjęcia. Teraz kształty i linie mamy w Lumio bezpośrednio, więc możemy sobie wybrać na przykład taki trójkąt, przenosimy go na slajd, powiększamy, możemy go tutaj wypełnić jakimś kolorem. Linie działają tak samo, tak? Czyli też musimy po prostu przenieść.
Możemy również dodać zdjęcie i to zdjęcie może być albo z naszego komputera, albo z wyszukiwarki obrazów online. No wpiszmy na przykład kot. No i mamy kotka. Całkiem słodki ten kotek. Zobaczcie, że kiedy przełożyłam zdjęcie, przeniosłam zdjęcie na mój slajd, od razu się pojawiło źródło. Ta wyszukiwarka Bing jest wyszukiwarką bezpieczną dla uczniów i również chroni prawa autorskie. Więc tutaj będą tylko takie obrazy, które nie mają zastrzeżonych praw autorskich. Inna sprawa to jest dodawanie linków. Tutaj mamy ikonkę link, wklejamy i dodajemy łączy. Tak więc ta ostatnia ikonka, zdjęcia, kształty i linki. Natomiast ta środkowa ikonka to jest mój następny slajd, a mianowicie edytor równań. O, już kliknęłam sobie ten edytor równań, a chciałam jeszcze zanim o nim to trochę powiedzieć. Edytor równań matematycznych i chemicznych pozwala nam wprowadzić do naszego slajdu ułamki i inne takie matematyczne rzeczy. Jedyny problem, jaki tutaj może się pojawić, to taki, że klikamy i dopiero musimy kliknąć na slajd. Dopiero nam się otworzy ten edytor równań, no bo teraz właściwie, zobaczcie, kliknęłam, nic się nie dzieje, więc muszę kliknąć na slajd i dopiero nam się otworzy. I tutaj można się troszeczkę pobawić. No, matematycy i chemicy będą wiedzieli, o co chodzi. Ja powiem szczerze, że rozpoznaję ułamki i pierwiastki. Resztę tu tak nie do końca, ale na pewno matematycy będą wiedzieli, co z tym zrobić. No, wpiszmy sobie na przykład ułamek 3 czwarte. I teraz, co mi się podoba, no bo wiem, o co chodzi, to to, że możemy sobie pogrubić czcionkę tego. Możemy sobie zmienić kolor, a na przykład taki różowy, tak, pogrubić, kursywa, no i takie inne funkcje, takie podstawowe. Ale myślę, że zmiana koloru może być przydatna. No i klikamy wstaw i ułamek mamy wstawiony. Tak samo jak w przypadku kształtów czy tekstu możemy powiększać, przenosić, nie wiem, blokować, żeby uczniowie nie przenosili, żeby ten ułamek był w tym jednym miejscu, a możemy również sklonować w sposób nieskończony po to, żeby uczniowie tym ułamkiem uzupełniali jakieś zadanie. Bo teraz ikonka klonowania nieskończonego pozwala nam przenosić ten ułamek wiele, wiele razy. Dokładnie w ten sposób klonowanie nieskończone można wykorzystać na przykład w przypadku jakichś uzupełnianek, zadań z lukami, z trudnością ortograficzną, tak, czy jakiekolwiek inne zadania możemy sobie klonować i uczniowie będą wiele razy wykorzystywać dany element. Równania chemiczne, kliknę. Ale przyznam szczerze, że zupełnie się na tym nie znam, więc jeżeli są wśród nas chemicy, to pewnie będą wiedzieli, jak to wykorzystać. Na takiej samej zasadzie jak zadania matematyczne. Tutaj mamy w tym matematycznym mamy również tutaj takie zakładki, więc tutaj tych działań jest, myślę, że naprawdę dużo. No dobrze, zerknę do Was, czy są jakieś pytania. Nic nie widzę. Ale wszystko gra. Jesteście, słyszycie, jest dobrze. Widziałam reakcję, jest ok. Dobra, dzięki. No dobrze, to były ułamki. I teraz słuchajcie, kolejna strona to interaktywne slajdy. To jest taka możliwość, która pozwala przekształcić stronę w ćwiczenia indywidualne, w grupowe albo w tablice dla całej klasy. Tutaj też się troszeczkę zmieniło ostatnio. Do przekształcania slajdu w indywidualne ćwiczenie służy ta magiczna różdżka w prawym górnym rogu. Kiedyś to było tak, że tablice dla całej klasy robiło się w kolejnym kroku. Teraz mamy trzy do wyboru, tak? Albo indywidualne, albo w grupie, albo wszyscy robimy na jednym slajdzie. Fajna sprawa, bo dzieciaki mogą pracować na swoich urządzeniach. Powiem tak, da radę, praca na komórce jest możliwa.
ale jeżeli ten materiał, który dzieci mają uzupełnić, jest jakiś wymagający, tam jest dużo słów, dużo jakichś rubryk, to na pewno będzie im łatwiej na tablecie albo na komputerze, bo na komórce jest trudno pisać. Łatwiej jest przenosić jakieś elementy albo grać w gry. Natomiast jeżeli chodzi o pisanie, jest to dosyć trudne. Chociaż możliwe, moi uczniowie już tak pracowali wiele razy. No to sprawdźmy, jak można przekształcić slajd w interaktywne ćwiczenie. No więc po pierwsze musimy sobie coś zaimportować albo coś stworzyć. Więc klikam na niebieski prostokąt i teraz wybieram albo organizator graficzny, czyli taki gotowy slajd do wykorzystania, na przykład taka burza mózgów albo jakaś tabelka, którą uczniowie będą musieli uzupełnić. No weźmy na przykład taką tabelkę z dwiema kolumnami. Teraz ten slajd muszę jakoś spersonalizować, żeby dać uczniom jakieś polecenie. Mogę wpisać tutaj na przykład rzeczowniki. Może niekoniecznie na zielono, bo nie będzie widać. Tutaj czasowniki, no i uczniowie będą musieli uzupełnić tę tabelkę przykładami. Zawsze dobrze jest sobie zablokować ten tekst, który uczniowie mają mieć, a nie powinni go przenosić, żeby tutaj się nic nie działo. No i teraz różdżka i wybieramy, czy to ma być ćwiczenie indywidualne, czy w grupie. Może niech popracują trochę w grupie, więc klikam grupowa przestrzeń robocza. No i gotowe. Teraz za wiele nie zobaczymy, bo jak kliknę podgląd, no to będzie po prostu to ćwiczenie. Mogę również tutaj wpisać polecenie, nadpisać ten tekst, na przykład uzupełnij kolumny swoimi przykładami. No i gotowe. Zobaczcie, że jest informacja, że urządzenia uczniów są wymagane, więc urządzenia uczniów są wymagane, więc teraz słuchajcie, uczniowie drodzy, wyciągacie komórki, łączycie się z moją lekcją, no i gotowe. Za chwilę wrócimy do tego, ja pokażę, jak to działa. Czy do tego jakieś pytania? Widzę, że ktoś tam coś napisał. A, rewelacja, okej. Okay. Wszystko działa, widzę. Dobra. No to przechodzimy do gier. To jest taka możliwość stworzenia slajdu interaktywnego z materiału, który już mamy, czyli tutaj z organizatora graficznego, a mówiłam jeszcze, że możemy zaimportować jakiś PDF. Więc klikamy sobie zaimportuj, mój komputer, wybieramy ten PDF, on nam się ładuje i dopiero wtedy klikamy na różdżkę. Już tego nie będę pokazywać, myślę, że to jest dosyć proste. Przejdźmy teraz do gier. I mówiłam o tym, że niektóre rzeczy w mojej prezentacji są już właściwie nieaktualne, bo szablony gier są już przetłumaczone. Więc to wszystko już mamy w języku polskim, ale ikonki zostały, gry działają tak samo, więc zaraz zobaczycie, że to nie jest, w języku angielskim też nie był żaden problem. Mamy w tej chwili 12 szablonów gier, ale każda z tych gier ma wiele różnych motywów i większość gier można również sobie samemu taki motyw stworzyć. To daje nam ogromną możliwość stworzenia nieograniczonej liczby gier, takie, które się na pewno naszym uczniom nie znudzą i takich gier, które będą dostosowane do wieku naszego ucznia, bo te motywy, a już pokazuję motywy, te motywy, które są kolorowe, świetnie sprawdzą się w przedszkolu, w szkole podstawowej, chociaż znam nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy świetnie wykorzystują te motywy i mówią, że dzieciaki, uczniowie, właściwie młodzież świetnie się bawi na ich lekcjach. Ale mamy również, tak jak powiedziałam, możliwość personalizacji, która polega na tym, że, no właśnie, już pokazuję, na czym polega ta możliwość personalizacji, że możemy samemu zmienić tło i samemu zmienić układ. A więc, no nie wiem, rozmawiamy o wynalezieniu druku i tłem nie są piraci czy statki kosmiczne, ale maszyna drukarska chociażby. Widzę, że coś piszecie, więc zerknę. Tak, załadowany PDF zrobi się interaktywny na takiej samej zasadzie, jak ta tabelka zrobiła się interaktywna. Tak,
Tak, uczniowie będą mogli po nim pisać. No nie zrobi się interaktywny w tym sensie, że nie wiem, nagle się pojawią jakieś przyciski, ale będą mogli po nim pisać. I jeżeli coś do niego dodamy, to też będą mogli no tam działać. Tak? Jeżeli coś tam swojego, jakiś tekst dodamy, będą mogli ten tekst przesuwać. Za chwilę do tego wrócimy, więc myślę, że to się stanie jasne. No dobrze, mamy już gry. I teraz słuchajcie, sprawa wygląda następująco, że fajnie by było, gdybyście trochę coś porobili. Żeby to nie był tylko mój wykład, tylko żebyście poćwiczyli. Dlatego ja kończę edycję i zachęcam was do tego, żebyście, zakończę lekcję, żebyście, no właśnie, zaczęli razem ze mną. Więc pytanie jest takie, czy już wszyscy jesteście w tym miejscu, w którym ja jestem? Czy sobie uruchomiliście Lumio i czy udało wam się założyć konto. Ja raz jeszcze może skopiuję link do Lumio, jeżeli ktoś nie ma. Lumio łatwo jest znaleźć w ten sposób, że w przeglądarce wpisujemy lumy.io. Ja zawsze tak zaczynam, tak wchodzę do Lumio, bo ten adres suite SmartTech jest troszeczkę dla mnie skomplikowany, więc jak wpiszę sobie ten lum.io, to no właśnie, to szybko znajduję. Czy czekać, czy możemy iść dalej? Dajcie znać, proszę. Okej, to jak nie ma informacji, że czekać, to idziemy dalej. A więc jesteśmy w bibliotece, w takim na pierwszej stronie Lumio, na naszym koncie Lumio. To ta pierwsza strona nazywa się Moja Biblioteka, bo mamy jeszcze Bibliotekę Lumio, to tutaj jest zbiór wszystkich lekcji, które zostały udostępnione przez innych nauczycieli albo przez firmę Smart, która jest producentem Lumio i z których to zasobów możemy czerpać za darmo, tutaj nie ma żadnych ograniczeń, tak? Możemy sobie z tych slajdów, z tych prezentacji korzystać i samodzielnie je tam dostosowywać, tłumaczyć na język polski chociażby. Widzę, że coś się... Okej, ktoś założył konto. Dalej, dla mnie dalej właśnie założyłem konto, ale nic poza tym. Dobra, to fajnie. Fajnie, że już macie konta swoje, bo teraz robimy tak. Klikamy sobie na nowy. Tutaj w prawym górnym rogu klikamy nowy i chciałabym, żebyście zaczęli od gier, czyli wybieramy grę. Bardzo bym poprosiła, żebyśmy wybrali sobie, ja wrócę do mojej prezentacji, żebyśmy sobie wybrali gry, które możemy sobie sprawdzić dzisiaj, tą nową funkcję, czyli pulpit ćwiczeń. Pulpit ćwiczeń mają trzy gry. Ustal kolejność, dopasuj je i super sortowanie. Więc ja zachęcam do tego, żebyśmy zaczęli, no nie wiem, od ustal kolejność, wszystko jedno. Więc ja klikam na niebieski prostokąt, wy klikacie nowe, wybieracie ćwiczenie oparte na grach. Tutaj. I teraz szukamy ustal kolejność, z tego co ja pamiętam jest troszeczkę niżej, tak, ustal kolejność z małą literówką w tłumaczeniu, ale ta literówka jest już od bardzo wielu lat. Bo Lumio jest taką interaktywną wersją programu, który już jest obecny na rynku od wielu, wielu lat, nazywa się Smart Notebook. I to ustal kolejność jest też w Smart Notebooku z taką samą literówką. No dobrze, klikam ustal kolejność. I zobaczycie, że tworzenie gier, jak nie znacie, bo myślę, że są też takie osoby, które już znają tworzenie gier w Lumio, jest bardzo proste. A więc ustal kolejność polega na tym, że uczeń będzie musiał ułożyć w kolejności coś. No nie wiem, przykład warstwy lasu albo etapy życia, nie wiem, żaby. Albo alfabetycznie coś tam, słowa alfabetycznie. Więc ja wpisuję alfabetycznie agrafka. I banan. Motyl i żuk. Tylko po to, żeby zobaczyć, o co tutaj chodzi. Specjalnie wpisałam żuk, żeby wam pokazać, że są polskie litery. Możemy również poprosić uczniów, żeby ułożyli w kolejności obrazy. I te obrazy, zobaczcie, już znana nam ramka. Możemy obraz wybrać z naszego komputera albo z wyszukiwarki Bing. Ja tego teraz nie będę robiła. Wpisaliśmy sobie słowa.
możemy zmienić etykietę rankingu. Czyli możemy tutaj wpisać, jeżeli jest alfabetycznie, no to od A do Z. Albo najmniejszy, największy. I idziemy dalej. Ja zerknę, czy są pytania. Gdzie są te gry? Ok, już mówię. Dalej. To wychodzę z tego. Gry są, jak klikniemy sobie nowy. I teraz ćwiczenia oparte na grach. Taka ikonka robocika. 12 szablonów. Więc trzeba jeszcze raz. Trzeba nowy. Ćwiczenie oparte na grach. I szukamy, ustal kolejność, to była ta moja gra. A ja to zamknę, bo ja chciałam jednak zrobić w tej mojej prezentacji. Dlatego ja sobie edytuję już lekcję, którą zaczęłam tworzyć. Więc klikam edytuj. Zerkam, czy już się udało. Ok, pani Elizo, już jest dobrze. Ok. I byliśmy sobie. Tu już byliśmy. I teraz jeszcze raz. Jak jesteśmy w trakcie tworzenia, to niebieskim prostokątem. Klikam, gry i ustal kolejność. No to jeszcze raz. Agrewka. Burak tym razem. Motyl, pamiętam, że był. I żuk. Tutaj etykiety rankingu wpisuję od A do Z, tak jak mówiłam przed chwilą, i klikamy dalej. No i teraz ja proponuję, żebyśmy sobie wybrali niestandardowy szablon, żebyście zobaczyli, jak zmieniamy tło. No bo jeżeli wybierzemy jakikolwiek, to już będzie gotowe. Natomiast jeżeli wybierzemy niestandardowy, to klikamy dalej. No i zobaczcie, co tutaj możemy zrobić. Mówiłam, że możemy zmienić tło. Żeby zmienić tło, klikam na ikonkę z górami, czyli ze zdjęciem. No i mogę sobie dołożyć ze swojego komputera tutaj, tak? Więc przeciągaj obraz albo wyszukaj go. Więc ja klikam tutaj pyk. Z obrazy online chyba jeszcze mi się nie udało coś fajnego znaleźć. Ja korzystam z Pixabay i mam załadowany taki jesienny obrazek, więc zobaczcie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że Pixabay jest znany, jak nie, to za chwilkę dam link. I gotowe. No i zobaczcie, tak to wygląda. Mogę zmienić też tutaj jakiś kolorystykę, żeby była bardziej czytelna. Myślę, że czarny będzie lepszy. I mogę zmienić układ, kompozycję. Myślę, że tak jest ok. No i klikam zakończ. I gotowe. Razerka. Dobra, pani Joanna mówi, że założyła tylko konto i nic poza tym. To super, to dobrze, że mówię tak od początku, bo trochę się bałam, że mówię zbyt rzeczy oczywiste. Mamy pierwszą grę, ustal kolejność. Tak jak mówiłam, możemy sobie tutaj napisać polecenie, czyli ułóż w kolejności, w moim przypadku, w kolejności alfabetycznej. No i teraz możemy sobie podglądnąć, jak ta gra wygląda. Możemy sobie w nią zagrać samodzielnie, tak? To, co zrobiliśmy, podgląd ćwiczenia, no i zobaczcie, jak to wygląda. Agrawka, a zrobimy motyl, gdzie cię odrzuca, bo zrobiliśmy, że sprawdzaj natychmiast. A gdybyśmy nie kliknęli sprawdzaj natychmiast tam w trakcie tworzenia, to dopiero na końcu by nam sprawdziło. No i gotowe, całkiem fajnie. Pytanie jest takie, czy udało się stworzyć pierwszą grę? Chociaż wiem, że są tutaj tacy już stali bywalcy webinariów z Lumio, więc wiem, że i takie osoby, które się dzielą lekcjami, więc nie wiem, czy Ania to ty, Aniu, czy jakaś inna pani Ania? Tak, to ja, Magda. Tak, no właśnie, no więc Ania sama mogłaby pokazywać, jak tworzyć tak. Lekcje w Lumio, bo tworzy niesamowite lekcje języka polskiego i dzieli się nimi w naszej grupie Lumio Polska. Dziękuję bardzo, ale no, taka jest prawda, od najlepszych, czyli od ciebie. Dzięki.
No dobrze, wiem, czy literka tak, L więc... już się pojawiła tam w języku polskim, jeżeli chodzi o wykreślanki. Chyba a wiesz co, nie sprawdzałam. Ma. Rzeczywiście nie sprawdzałam, ale zaraz możemy sprawdzić, czy L się pojawiło, tak. Powiem jeszcze, że tutaj w tej kolejności alfabetycznej, czy na przykład od pierwszego do ostatniego, ja próbowałam plan wydarzeń, z tym, że te muszą być bardzo, bardzo krótkie, czyli jedno, dwa słowa, bo więcej się nie mieści. I szkoda, bo, bo jest to świetne i dzieciaki uwielbiają. W ogóle rzeczywiście. Powiem, że naprawdę lekcje wychodzą rewelacyjne. Niestety rzeczywiście, tak jak Ania mówi, ustal kolejność pasuje do krótkich słów. Jeden wyraz, dwa wyrazy maksymalnie, no trzy jeszcze jakoś tak na siłę, ale rzeczywiście jednowyrazowe najlepiej, bo po prostu później nic nie widać. Więc no trochę szkoda, ale plan wydarzeń wtedy sprawdzi się w zamianę na slajd interaktywny. Piszemy po prostu plan wydarzeń i zamieniamy na ćwiczenie indywidualne albo grupowe. Zgadza się. Ja jeszcze tutaj podpowiem, że ja korzystam często tak, że uczniowie korzystają z telefonów, ale jeszcze korzystają z tablicy, w tym samym czasie z tablicy interaktywnej. Kto nie ma telefonu, po prostu dwie osoby podchodzą na przykład do tablicy. I jeszcze mam ten luksus, że mam dwa laptopy, rzutnik i podpięty do rzutnika i do tablicy interaktywnej, więc jeszcze ktoś może podejść do laptopa. Do komputera. To też tak można, na trzy sposoby i to jest o tyle tutaj zachęcam, że można korzystać stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie i na kilka różnych sposobów, czego no, nie mają inne platformy. No i to jest fajnie, że jak są takie zadania, że jest tylko na tablicę, że dziecko, jedno dziecko podchodzi do tablicy i robi zadanie, robi grę, a reszta się nudzi. No, prawda? No może patrzeć, jak ten jeden robi, ale tutaj wszyscy wyciągają komórki albo, no nie wiem, w parach. Ktoś podchodzi do tablicy i ta lekcja jest taka bardziej dziejąca się, że no, nikt się nie nudzi w międzyczasie. Zgadza się, wszyscy są zaangażowani, wszyscy naprawdę. Dziękuję Aniu za podzielenie się tymi swoimi doświadczeniami. Mamy zatem ułóż w kolejności. Dodajemy kolejną grę, więc jeszcze raz niebieski prostokąt. Ćwiczenia oparte na grach. I teraz spróbujmy dopasuj je. Więc pierwsza ikonka na samej górze, łączenie w pary. Ja myślę, że to powinno się nazywać łączenie w pary, bo to chyba bardziej takie dla nas znane jest. No ale w tłumaczeniu jest dopasuj je. No i tutaj tak, tutaj nazwy kategorii nie musimy wpisywać, ale możemy. No i teraz tekst i obraz, albo tekst i tekst, albo obraz i obraz. Więc ja proponuję tym razem zrobić tekst i... nie wiem, do czego by wpisałam. Niech będzie banan. Zrobimy owocowy. Tekst i obraz. No i tutaj jak najbardziej wyszukiwarka nam się przyda. Banan. I proszę bardzo, mamy banana. I tutaj, nie wiem, pomarańcza. I wyszukiwarka. I gotowe. I na razie nie będę wpisywała tych więcej tych przykładów, bo chyba chodzi o to tylko, żebyśmy zobaczyli, jak to się robi, a nie żebyśmy tutaj nie wiadomo ile wpisywali. Ale opowiem o tym, sprawdź odpowiedzi. Mówiłam w przypadku ułóż kolejności, że natychmiast i na żądanie, że to jest różnica. Tak, natychmiast to nam sprawdza na bieżąco i odrzuca złe odpowiedzi, koryguje. Natomiast na żądanie na samym końcu nam sprawdzi. Więc sprawdźmy teraz, jak to będzie, jeżeli klikniemy tutaj coś innego. No i idziemy dalej. I znowu, możemy niestandardowo, a ja teraz chyba spróbuję jednak z jakiegoś szablonu, pod wodą. Pod wodą to jest bardzo ładny motyw. Myślę, że i licealiści się też nie obrażą, jak zrobimy taki podwodny motyw. I klikamy zakończ. No i zobaczcie, minutka i już gra jest gotowa. Znowu możemy sobie podejrzeć, jak to wygląda. Jak sobie popracujemy. No i właśnie mówiłam, że będzie sprawdzało nam na bieżąco, więc trzeba przenieść w te kółeczka takie. Może na pierwszy rzut oka nie widać, ale zawsze gdzieś są takie interaktywne kółeczka albo miejsca, w które trzeba wrzucić te elementy. Klikniemy na banana
I proszę bardzo. Możemy sobie powiększyć obraz, zwłaszcza na tablicy interaktywnej. Czasami dzieciaki z tyłu nie widzą, co to jest, więc sobie mogą powiększyć. No i teraz pomarańcza. No i teraz sprawdź pary. Widzicie, pojawiło się na końcu, a nie odrzucało w czasie gry. Zamykamy. Widzę, że ktoś napisał. Fajne narzędzie, super. No dobrze. I trzecia gra z tych trzech, które są, mają dodany pulpit ćwiczeń. Ta nowa funkcja pulpit ćwiczeń, nie wszystkie gry to mają, to super sortowanie. Super sortowanie to jest mój ulubiony szablon i chyba rzeczywiście to jest tak, że najczęściej jest wykorzystywany. No bo zobaczcie, ja ciągle myślę polonistycznie, chociaż już polskiego w tym roku nie uczę, ale polonistycznie rzeczowniki, czasowniki. Chyba najprościej mi jest tak to zrobić. Rzeczowniki i czasowniki, ta nazwa kategorii musi być, ponieważ w supersortowaniu chodzi o to, żeby uzupełnić kategorię danymi elementami. Tak? Więc tutaj wpiszemy sobie ciastko, a tutaj wpiszemy sobie biegać. No i na przykład, no nie wiem, rower. Czy noga, a tutaj idą i trzymam. W różnych formach zrobimy takie trudne. Też można dodać obrazy jak najbardziej, ale myślę, że w przypadku takiego zadania rzeczowniki, czasowniki starczy słowo. Kliknęłam dalej. Nie widać ciebie, przynajmniej ja, przepraszam, ciebie widać, tylko nie widać pulpitu, tak? Wszyscy tak mają? Nie wiem, czy tylko ja tak mam. Ja nie, u mnie jest wszystko w porządku. To u mnie coś musi być nie tak. Okay. A teraz już jest okej, okay. Przepraszam. Za zamieszanie. O, pomysł na ZKK, dopasuj znak i obraz. ZKK, co to jest ZKK? Widzę, że pani Asia pisze. ZKK, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Chyba jednak zgadłam. Tak, dobra. A więc tak, no znowu wybieramy sobie szablon. Ja tutaj najbardziej lubię piratów. Piraci są rewelacyjnie, sprawdzają się w szkole podstawowej genialnie. Jak sobie klikniecie piratów, zrobicie ten szablon piracki, to koniecznie włączcie sobie podgląd i koniecznie włączcie sobie dźwięk. Tutaj z lewej strony są takie narzędzia, które jeszcze nam urozmaicą to ćwiczenie, bo nam mamy dźwięk. Dźwięk imitujący bitwę morską. Naprawdę fajnie to słychać. No i teraz tak, pomyliłam się, hulajnogę wrzuciłam do czasowników, no to obrywa ta drużyna. No właśnie, i teraz zobaczcie, jak to będzie. Na końcu, zrobię do końca, żeby wam pokazać, że odpływają te statki. No właśnie. Tutaj mamy jeszcze, pewnie zauważycie, taką gwiazdkę. Te gwiazdki urozmaicają ćwiczenie. Możemy sobie ustawić limit, możemy, uczniowie mogą rywalizować, czy możemy wybieranie losowe, takie będą wyskakiwać z kapelusza albo kategorie, albo imię ucznia, jak sobie wpiszemy. No dobrze, zamkniemy te ćwiczenia, bo już mamy trzy ćwiczenia i chciałam wam pokazać ten pulpit ćwiczeń. Więc teraz jest czas na to, żebyście dołączyli do gry. I tutaj bym poprosiła, żeby co najmniej dwie osoby dołączyły. Dlaczego? Dlatego, że no nie uda nam się pokazać pulpitu ćwiczeń, jeżeli nikt nie dołączy. Więc jeżeli możecie, to bardzo proszę, najlepiej w innej przeglądarce, żeby wam się tam nie zepsuło, co robiliście sobie tam. Ewentualnie możecie to dołączyć na komórce. Ja też dodam, że dołączę, żeby było widać więcej osób, bo wtedy będzie lepiej dla nas widoczne. Hello Smart już wpisuje. 1, 2, 6, 3, 4, 7. Mamy jednego ucznia połączonego. Jeszcze poczekam. Bardzo was proszę, żebyście dołączyli. Jako gości. Czyli hellosmart.com. Dołączamy jako gość i działamy.
Z dwiema osobami też damy radę, więc spokojnie, jak nie dacie rady, to trudno, ale jeżeli jest taka możliwość, to 1, 2, 6, 3, 4, 7. Ja już teraz zamknę i wpiszę Wam na czacie, żeby 6, 3, 4, 7. I Hello Smart, tak? Hello Smart. .com. No dobrze. I teraz przechodzimy do gier. Zobaczcie, że jak jesteśmy zalogowani, jak uczniowie są zalogowani, czy dołączyli do lekcji, to mamy jeszcze coś takiego jak tempo lekcji. Teraz między slajdami przechodzi tylko nauczyciel. Jak kliknę na student, to będzie możliwość przechodzenia między slajdami. Tak więc Ala, będziesz mogła sobie poklikać te slajdy samodzielnie. Teraz pojawiła się taka aktywna strzałka. O dobra, trzy osoby dołączyły, no to idziemy. Ja już szybciutko przejdę do gier. Nie, przejdę najpierw do tego szablonu, który zrobiłam, czyli uzupełnij kolumny swoimi przykładami. Nie wiem, czy pamiętaliście, że tak to było. Konfiguracja. Nauczyciel rozpoczynający lekcję musi kliknąć konfigurację, bo kliknęłam nie ćwiczenie indywidualne, tylko ćwiczenie dla drużyn. W związku z tym, musicie, kliknę na nauczyciel, żeby was tutaj przerzucić wszystkich razem, żebyśmy byli. Wybrałam, że będą dwie drużyny i teraz zobaczcie, że tak, Alicja została sama. Mogę przenieść osoby. Tak, nauczyciel ma taką możliwość, żeby przenosić osoby, ale to jest tak, że jak uczniowie są podzieleni automatycznie przez komputer, to mniej się buntują w przypadku podziału na drużyny. Zerknę jeszcze tylko. Nauczyciel nie rozpoczął zajęć. Tak, bo jesteśmy w tym slajdzie, który nauczyciel musi rozpocząć. I dopiero teraz, jak kliknę uruchom przestrzeń roboczą, to dopiero teraz u was na komórkach coś się pojawi, a nauczyciel będzie to widział w ten sposób. Nie wiem, czy będzie widać, jak ja pokażę, że zobaczcie na mojej komórce, ciekawa jestem, czy widać, na mojej komórce wyświetliło się zadanie i ja teraz będę mogła sobie kliknąć i coś porobić. Uwaga, jeżeli pracujecie na komórkach, to najlepiej te komórki przełożyć na poziom i po lewej stronie pojawiły się trzy kropki, wybieramy te trzy kropki i tutaj mamy dopiero narzędzia, więc ten nauczyciel, uczeń ma taki sam narzędziownik, jak nauczyciel miał. Czyli jest łapka, pisak, gumka, możliwość dodawania zdjęć i możliwość wpisywania tekstu. No i co widzi nauczyciel? Nauczyciel widzi pracę uczniów na bieżąco. Może się zapytać, ale halo, halo, o co chodzi, dlaczego tutaj nikt nie pracuje? A jak ktoś napisze... Dobra, to ja tutaj może napiszę. Na komórce jest trudno, tak jak mówiłam, ale może się uda. Widzicie, chciałam napisać pies, a mi wyszło jakieś pird. Ale nauczyciel na szczęście może to zmienić. Ja to już naklikałam na tym zielonym. Nauczyciel na szczęście może to zmienić. Po pierwsze mogę powiększyć, po drugie mogę zmodyfikować odpowiedź ucznia. Chyba pies, a nie pird. No i przede wszystkim mogę też zobaczyć, kto to napisał, więc uczniowie mojej nowej klasy ósmej, którzy jeszcze ze mną nie pracowali, jak mi popisali te jakieś różne strzałki, kreski i pomazali cały slajd, jak tylko powiedziałam, że słuchajcie, i udowodniłam, że ja widzę, kto to zrobił, to natychmiast szybciutko gumeczka poszła w ruch, bo klikam na wypowiedź ucznia i widzę, że Ewa dodała. Tak, więc to jest fajne. No i mogę oczywiście szybko przekazać informację zwrotną. Widziałam taką praktykę, że nauczyciele mają na swoim komputerze te takie, no i teraz zgubiłam słowo, spersonalizowane ikonki ze swoim zdjęciem, a new help. Jak to się nazywa? Awatary. Awatary, dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. I jako informację zwrotną przekazują te zdjęcia, tak? Po prostu tutaj klikają zdjęcie i tutaj, nie wiem, good job, na przykład ze swoim awatarkiem. Przechodzimy między grupami, strzałkami. Możemy też zamknąć, no i tutaj sobie wejść do konkretnej grupy.
No i to jest to ćwiczenie indywidualne albo grupowe. Różnica między grupową przestrzenią a indywidualną jest taka, że w grupowych nauczyciel widzi grupy, a w indywidualnych tutaj ma ikonki z nazwiskami czy z nickami uczniów. Ale wygląda to dokładnie tak samo. Za szybko wyłączono możliwość dołączenia. Jeżeli ktoś jeszcze chce dołączyć, to bardzo proszę. hellosmart.com 126347. Cały czas można dołączyć. Już nie do tego ćwiczenia, co prawda grupowego, ale do kolejnego jak najbardziej. No więc słuchajcie, idziemy teraz do tych gier. Do gier to były nie to ćwiczenie, tylko to. Ułóż w kolejności alfabetycznej. Więc nauczyciel najpierw może pokazać sposób pracy nad ćwiczeniem, ale myślę, że niekoniecznie. Może kliknąć otwórz panel. I tutaj, uwaga, będzie nam się pojawiło na bieżąco, kto robi. To ja już teraz włączyłam sobie na komórce, więc jest w toku. Mogę sobie to przenieść. Kompletnie nie widzę, co robię, więc będę miała dużo źle. Dobra, się poddaję, bo chcę się skupić na tym, co widać. Bardzo proszę, żeby ktoś jeden zrobił, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Mogę kliknąć pokaż wyniki i teraz zobaczcie, co tutaj się pojawia. Pięć najczęstszych odpowiedzi niepoprawnych i prawidłowych. O, super. I patrzcie, jak to widzimy. Nie, że tutaj mamy naprawdę takie bogate informacje zwrotne dla nas. Ile uczniowie czasu spędzili na danym ćwiczeniu. Możemy się domyślić, czy strzelali, czy jednak pomyśleli trochę. Jest informacja, że wyświetla imiona i nazwiska uczniów. No nie imiona i nazwiska, bo chyba, że się tak logowaliście imieniem i nazwiskiem, ale wasze niki będą. No i zobaczcie moje, które kompletnie mówiłam, że strzelam i w ogóle nie widzę, co robię. To no, położyłam to ćwiczenie. Ale Alicja, proszę bardzo, 4x4. No pięknie. Widzimy, że zrobiła to w 32 sekundy, a średnia klasy wyniosła 33. Więc możemy sobie tutaj naprawdę to wszystko zobaczyć. Przegląd klasy, takie informacje ogólne i kolejni uczniowie, jak zrobili. Wszystkim się udało. Możemy też wyświetlić na tablicy po prostu to ćwiczenie dla tych uczniów, którzy nie mają komórki, tak? A później dopiero zobaczyć postęp, więc jak najbardziej można jakby iść dwutorowo, tak jak wcześniej. To nam nie zamyka drogi. Nawet wyrazów nie widziałam, no właśnie ja też nie widziałam, bo w telefonie patrzyłam i to jeszcze w tej wersji takiej pionowej, a nie poziomej. Więc tak, ja dokładnie tak samo strzelałam. Pani Asiu, czy już się udało dołączyć? Czy chce Pani dołączyć? To proszę dać znać, jak mogę jakoś pomóc jeszcze. No dobrze, to było to ćwiczenie ustal kolejność. To sprawdźmy teraz, jak będzie dopasuj je. Więc tak, otwórz panel. Ale też pokaż sposób pracy nad ćwiczeniem, tak? Więc wyświetlamy, robimy, tak uczniowie podchodzą do tablicy, robią. Natomiast my sobie możemy podejrzeć, co tutaj się dzieje. I znowu postępy uczniów też nam coś mogą powiedzieć. To tym razem zrobię, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzeba autoobrót zrobić koniecznie na komórce. No dobrze, może mi się uda tym razem. Dawno tego nie robiłam, nie zamieniałam się w uczniów, ale elegancko wszystko widać. O, a ja zrobię źle. Nie, już nie mogę zrobić źle, mam tylko dwa. Chciałam zrobić źle, ale nie udało się. I widzimy, że dwie osoby nie kliknęły, dwie osoby robią i jedna osoba zakończyła, więc zobaczcie, że to też jest taka fajna informacja, czy mogę już iść dalej z tym materiałem, czy jeszcze na kogoś czekam. Oczywiście mogę krzyknąć, ktoś jeszcze robi, ręka w łapkę w górę, kto jeszcze robi, ale no, tutaj mam taki podgląd, nie wiem, chciałam powiedzieć, że na zdalny, ale odpukać, prawda? Na zdalny. Nie mogę wiszę. Aniu, to brzmi naprawdę enigmatycznie.
No faktycznie, napisałam świetnie tonę chyba. Nie, po prostu nic nie mogę z tym ćwiczeniem zrobić, ale teraz przynajmniej widzę, jak to uczniowie, chociaż im wychodziło to świetnie i nikt się nie zawieszał. Ale wiesz co, rzeczywiście na komórce, no nie, nie, ja myślałam, że to śmigają i nie jest, nie ma z tym żadnego problemu, ale to chyba tak? Dla uczniów nie ma problemu. No właśnie. No tak, a my już mamy oczy stare chyba. Tak, chyba dokładnie, to samo sobie pomyślałam, trzeba kupić nowe. Progresy. Albo dłuższe ręce. Albo dłuższe ręce, bo naprawdę no nic, w ogóle zawiesił mi się tak jakby telefon, tak raz się zawiesiła. O. Jak chciałam zresetować, to było, że anuluj, no i anulowałam, ale albo opuścić zajęcia, albo powrót, ale dobra, już sobie dam radę. Jasne. Pamiętajcie, jak jesteście w tym panelu ćwiczeń, to pamiętajcie o tym pokaż wyniki, tak, że tutaj prawidłowe odpowiedzi, żeby sobie po prostu poklikać, zobaczyć, co tutaj jest, jakie są możliwości. Bo ja przyznam szczerze, że jak tylko to weszło, ten panel ćwiczeń, jak ta nowa funkcja się pojawiła, to ja w ogóle nie zauważyłam tego pokaż wyniki. I tutaj fascynująco sobie oglądałam postępy uczniów, a pokaż wyniki przegapiłam, no ale teraz proszę bardzo, wszystko widać. I prawidłowe, i zobaczcie, jaka piękna literówka, czy to jest po prostu kwestia ucięcia? Chyba ucięcie, bo na i częstszych widać. Ale myślę, że jest po prostu jakoś ucięte, przycięte, bo nie sądzę, żeby tak źle przetłumaczyli. No dobrze, no i ostatnie ćwiczenie, czyli super sortowanie. Też możemy pokazać panel, sposób pracy nad ćwiczeniem i zobaczyć postęp. Tak, to jest właśnie to ćwiczenie z tą świetną muzyczką, więc teraz jeżeli jesteście, to możecie sobie podejrzeć i zobaczyć, jak to działa. Tutaj już nie będziemy analizować, no bo już wiemy, już wszystko działa tak samo, niezależnie od tego, jakie to jest ćwiczenie, ten panel ćwiczeń wygląda dokładnie tak samo. Zerknę, czy coś u Was słychać. Niby dopasowałam. Okej. No dobrze. To jeszcze może minutka na te pirackie statki, żebyście sobie zobaczyły, jak to działa i posłuchały muzyczki, jeżeli wcześniej nie było okazji. I możemy powolutku przechodzić dalej. Zostały nam jeszcze tylko dwie rzeczy, czyli konkurs i zachęta do tego, żebyście zostały ambasadorkami SMART. Z nami jest Alina, która jest ambasadorką. Od niedawna. Najnowszy nabytek nasz. No dobra, to przechodzimy dalej. O tym już mówiliśmy sobie, że tylko te trzy na razie gry mają pulpit ćwiczeń. O konkursie. Słuchajcie, do 24 października trzeba wysłać lekcję na adres kontakt@tablice.net.pl i wysłać tam lekcję albo w Lumio, albo w programie Smart Notebook, wyrazić zgodę na publikację, znaczy pobrać taki formularz zgody, wypełnić, załączyć skan i można wygrać nawet 2-letnią licencję na oprogramowanie Smart, czyli na Lumio i na Smart Notebook. Naprawdę zachęcam, bo warto. Myślę, że już macie, wiele z Was ma już jakieś lekcje w swoich zasobach. Zobaczcie, która z nich nadaje się na konkurs, a może stworzycie coś nowego. I zachęcam, do 24 października czekamy na zgłoszenia. Informacje o tym konkursie są na naszej stronie tablice.net.pl w zakładce nowości. Nowości tutaj o konkursie, proszę bardzo, tam jest i regulamin, i adres, na który należy przesyłać lekcje. I tutaj również możecie sobie pooglądać lekcje przygotowane przez innych nauczycieli w programie Smart Notebook. I możecie również pobrać ten program Smart Notebook. Jeżeli Smart Notebooka jeszcze nie znacie, to też zachęcam. Ja teraz wrzucam link do konkursu. Alina mówi, że straciła głos. Alina, oczywiście gratulujemy, dołączam się do gratulacji, bo
bo to super wiadomość. Bardzo się ucieszyłam, że chcesz do nas dołączyć. A więc pierwszy link do konkursu. Tak, tutaj po prostu trzeba w ten regulamin wejść, żeby zobaczyć szczegóły. I druga sprawa, o której mówiłam, to jest Ambassador Smart. To jest program międzynarodowy. Kilka tysięcy osób z całego świata jest w tym programie. Mamy swoją platformę, na której dzielimy się pomysłami. Jeszcze niedawno, przed pandemią, wyjeżdżaliśmy raz w roku, to znaczy no nie wszyscy, ale można było wygrać wyjazd do Calgary. No teraz ze względu na pandemię te możliwości zostały, nie wiem na jak długo, ale na razie no nie wyjeżdżamy. Ale ta wymiana poglądów, wymiana doświadczeń jest naprawdę fantastyczna. Można brać udział w różnych konkursach przeznaczonych tylko dla ambasadorów. Ambasadorzy jako pierwsi dowiadują się o nowościach w Lumio i w Smart Notebooku, jeżeli takie są. I no właśnie, i można zbierać punkty, za które można sobie różne rzeczy kupować. Bardzo często są takie nagrody typu voucher do jakiegoś sklepu, często do Amazona. I często do Zalando, to ciekawe. Link do formularza. Formularz, słuchajcie, jest niesamowicie prosty, bo tak naprawdę wystarczy tylko wysłać jedną lekcję. Jedną lekcję tak naprawdę, no zobaczcie, no dlaczego chcesz zostać ambasadorem? Jest po polsku, więc to nie jest jakieś trudne, żeby to wypełnić. No i no właśnie, możecie wpisać moje nazwisko, czy ambasador lub pracownik SMAT skierował cię tutaj, to właśnie możecie moje nazwisko śmiało wpisać. No dobrze, no to ja w takim razie wysyłam wam jeszcze link do tej aplikacji. Czy można z tego korzystać, mając tablicę interaktywną? Oczywiście, że tak. Właśnie o to chodzi, że jak najbardziej. No jak nie mają komórek, to po prostu wyświetlamy prezentację na tablicy i uczniowie podchodzą do tablicy i wszystkie te zadania wykonują na tablicy. Jak najbardziej. Nie ma takiej konieczności, żeby uczniowie mieli to na komórkach. Jeżeli nie, no to trudno. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo pytania można również wysyłać w ćwiczeniu Wykrzycz to, które teraz tutaj mam, ale co prawda są tylko 3 osoby, widzę, na lekcji dołączyły, więc możecie wysłać tutaj jakąś wiadomość, też zobaczyć, jak działa Wykrzycz to. To jest takie ćwiczenie spoza tych 12 ćwiczeń, ono jest osobno, po prostu jako Wykrzycz to, pozwala na wysyłanie z komórek na tablicę tekstów. Ja teraz napiszę to ja. Tekstów albo obrazów. No i nauczyciel może sobie taki tekst podświetlić. O właśnie, może podświetlić, ale teraz nie może. Czasami coś tutaj nie działa. Nie wiem właśnie, dlaczego nie może. Bo właściwie generalnie powinnam podświetlić to. Znaczy kliknąć, to powinno się takie zrobić duże. Ale czasami tak jest, że wiecie, złośliwość rzeczy martwych. Możecie napisać na czacie, co wam się najbardziej podobało, albo po prostu powiedzieć. Jest nas tak mało, że myślę, że spokojnie nie będziemy się przekrzykiwać. Pytania, komentarze, zapraszam.